Módlta się więcej może, módlta się więcej. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz no, znaku a katolicy Jonasza. To nie chcą cudów też? Kto jak na bowiem to, Jonasz był co, znakiem dla mieszkańców samo. Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich. Ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Jezus, cholera jasna, no.
nawrócili się. Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy. Królowa z południa, z krańców ziemi przyszła słuchać mądrości Salomona. A tu jest coś więcej niż Jonasz, tu jest ktoś więcej niż Salomon. Czy nie ma we mnie takiego sposobu myślenia, pozornego nawracania się, gdyby i gdybamy w naszej wierze, gdybamy w naszym nawróceniu, szukamy zawsze gdyby babcia miała wąsy, to bardziej sprzyjających. Gdyby mi się Pan Jezus objawił. Tak, o, gdyby. Gdyby. Gdyby ksiądz był inny w parafii, gdyby proboszcz... Tak, gdyby ksiądz był inny w parafii, gdyby... No to wiecie Państwo, to już oni mają wspólny temat, nawet i ze Świadkami Jehowy, bo też mogą powiedzieć, że brat starszy, gdyby był inny, gdyby to wtedy szatan już tak się rozdziela na te różne formy, na te różne strony, że gadaniu to nie byłoby końca, proszę Państwa. Choroba. Gdyby. Gdy nadaje nasze radio i że w ogóle Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra, proszę Państwa. Barbie Baby Langström Extra. Gdyby, proszę Państwa. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No. Także użycie danych więcej. Sprawdzamy sieci komórkowe, proszę Państwa. Preferowany typ sieci, punkty do operatora sieci. Wybierz. Szukaj sieci, wszystkie urządzenia. Radio Conchita i proszę Państwa, przerwy jakieś w radiu, daj spokój. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Chłopców. A widzisz, a tu dziady masz, reklamują. To jest coś okropnego, wiesz? Mhm. A tu dziady sobie robią takie rzeczy. Niestety, ja nie mogę dobrze pocelować, bo dziady się reklamują w tej 24. Ja no, po prostu no, nie mogę, wiesz, czasem jak, no nie czasem, często włączę na te 24, czy to radio 24, to cały czas są reklamy. Dziadostwo.
ulicę, części drugiej Wiedeńca. Pani całość na portalu Polskiego Radia. Pilnik skończony. Dłuży to czekanie na fakty o 12. Małkowska nie przyszła, jedyna dziennikarka w Radiu 24 do roboty. Te reklamy. Droższa ma być organizacja wyborów samorządowych po zmianach w kodeksie, ujawnił dziennikarz RMF FM. Duet Kowalczy Jaśkowicz na 7 miejscu, za nami finał sprintu techniką dowolną na igrzyskach w Pjongczangu. Pojawi się też na faktach kulturalnych o laureacie honorowego Złotego Niedźwiedzia. Żegnamy reklamę. Wybory samorządowe będą droższe o ponad 500 000 zł. To efekt nowelizacji kodeksu wyborczego, poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego. KBW apeluje o nowelizację budżetu, szczególnie na nasze potrzeby technicznarskie. Patryk Kutry, nasza potrzeba najwięcej pieniędzy. Duże obciążenie dla budżetu jest obowiązek prowadzenia transmisji z lokali wyborczych. Kamery, inne potrzebne sprzęty i obsługa w sumie mogą kosztować około 134 milionów złotych. Niewiele mniej, bo 112 milionów złotych zostanie przeznaczonych na wiece dla pracujących w dwóch komisjach wyborczych. Będą wręczone 1 głosowania i ustalenia wyników. Dodatkowe 100 milionów złotych to koszty zakupu komputerów i drukarek do obsługi systemu informatycznego w obwodach głosowania. Nowelizacja zwiększyła dostęp liczbę komisarzy wyborczych, co oznacza, że potrzeba również 2 milionów złotych więcej na ich wynagrodzenia. Na razie tych pieniędzy w budżecie nie ma. Polska Fundacja Narodowa przegrała z prezydent Warszawy przed samorządowym kolegium odwoławczym. Chodzi o nazwę prezydent stolicy nad fundacją, która sfinansowała kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy. SKO odrzuciło zażalenie fundacji w tej sprawie. W tej informacji pieszność Marii Tykarskiej i Mariusz, jakie znaczenie ma ta decyzja? Przede wszystkim teraz bez przeszkód sąd może oceniać, czy działanie fundacji było zgodne z prawem, a sądowa kampania zgodna ze statutem tej fundacji. Wniosek o zbadanie legalności działań Polskiej Fundacji Narodowej złożyła właśnie prezydent Warszawy. Fundacja podważała umocowanie Hanny Gronki-Gowalski i chciała wyłączenia organu, jakim jest prezydent Warszawy z tego postępowania. Bez decyzji SKO mogła ta sprawa się przeciągać. Samorządowe kolegium odwoławcze uznało jednak, że zażalenie fundacji jest niezasadne. To też oznacza, że prezydent Warszawy jest organem właściwym do nadzoru nad fundacją, może prosić o dokumenty czy też umowy zawarte przez fundację. I to władze Warszawy już zrobiły kilka miesięcy temu. Nie ma jednak żadnej sankcji, dlatego do tej pory fundacja nie udostępniła żadnych dokumentów. I orzeczenie SKO tego akurat nie zmienia. Warszawa, Mariusz Piekarski. Kto wicepremier, przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński mówił z kolei, że nie ma współczesnej dobrej demokracji bez udziału obywateli, a państwo powinno być odpowiedzialne za mądre wspieranie aktywności obywateli. I właśnie po to utworzono Narodowy Instytut Wolności, który zagospodaruje około 130 milionów ze środków publicznych na programy dla polskich obywateli. Najmniejsze programy, które będziemy... Siódme miejsce zajęły Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec w finale sprintu drużynowego techniką dowolną na igrzyskach w Pjongczangu. Na linii ponownie nasz specjalny wysłannik do Korei, Patryk Serwański. Patryku, główne rywalki były poza zasięgiem, ale Polki osiągnęły swój cel. Dzień dobry na Polski. Z nawiązką wyglądają ten wybrany minimum celem, bo co najmniej 8 miejsce udało zająć się 7. Lokata to dzięki temu, że Sylwia Jaśkowiec na finiszu wyprzedziła. Premium mobile, takie dziadostwo, że nawet nie ma internetu, a przecież normalnie się płaci nie 17 zł, tylko 6. 42, no teraz mniej, ale to gdzie to do 17, to jest 3-4 razy więcej. Obrzydliwe to jest wszystko już, same oszustwa, także my też nie będziemy tu nadpłacać, niech sobie poczekają, wiesz. Assa niech sobie poczeka, wiesz, dziadówka, Assa co gdzie co, to ona wszędzie wyskakuje. Wyskakuje wszędzie takie żydowskie, bo tak, jak nie z Gdyni, to z Wrocławia, to więc... Niech ta dziadowska Assa, ona się zdecyduje, czy ona jest z Gdyni, czy ona jest z Wrocławia. Obrzydliwe to jest, obrzydliwe. Najstarsza polska opera ponownie wróci na scenę, o tym w faktach kulturalnych RMF FM, a zaprasza Katarzyna Sobielowska-Szuchta. Dzień dobry, dziękuję bardzo, dzień dobry. Premiera spektaklu Nęce uszczęśliwiona w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej pojutrze w Teatrze Królewskim w Stołecznych Łazienkach. Opera po raz pierwszy została wystawiona w Warszawie w 1770
1978 roku powstała na zamówienie Króla Poniatowskiego. To dzieło z muzyką na Macieja Kamińskiego i biletem Wojciecha Bogusławskiego na podstawie kantaty Franciszka Bogomolca. Reżyseruje Jarosław Kimiar i, jak mówi, bawi się konwencją XVIII-wiecznej opery. Pod wodą Tadeusza Krawata wystąpi orkiestra polskiej opery królewskiej. Film Ułamku sekundy pojutrze wejdzie do naszych kin, dostał już Złoty Glob do najlepszego obrazu nieanglojęzycznego, a Diane Kruger została najlepszą aktorką na ostatnim festiwalu w Cannes. Do realizacji filmu Fatiha Akina reżysera skłoniła seria zabójstw na tle ksenofobicznych. Naprawdę mocne kino. Festiwal filmowy w Berlinie już na półmetku. Aktor Willem Dafoe odebrał honorowego Złotego Niedźwiedzia za życiowe dokonania. A znamy go m.in. z ról w Ostatnim Kuszeniu Chrystusa czy Pluto. Z czasem, gdy relacje między ludźmi raczej zanikają, przenoszą się do internetu, do mediów społecznościowych, ja wierzę w kino. I wierzę, że to kino może nas łączyć. Willem Dafoe nominowany jest do tegorocznych Oscarów w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w filmie The Florida Project. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami miejscami na północy, odkrycie na południu, niewielkie opady śniegu w Suwałkach, minus 2 stopnie, Starnowiecie, ale tak zimno w lutym rzeczywiście nie było ochłodzenia. Od soboty potrwa mniej więcej do przyszłej środy, w dzień miejscami tylko minus 9, no ale dzisiaj raczej lekki plus na zachodzie, minus na wschodzie, na Podgórzu. No jutro podobnie Suwałki minus 6 będą miały, ale poza tym przeważnie w Polsce okolice zera. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Jak to powiedział William Dafoe w pracach kulturalnych RMFM? Wierzę, że kino może nas łączyć. Ja jestem pewny, że się na stronie pożytek. Jak randka, to w kinie. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić jedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczenie do organizmu odpowiednich mineralów. O Jezus Maria, o Jezus Maria, dziadu, skończ tę piosenkę. Przecież to 40 lat oni puszczają w kółko to samo. Oj, dziadu, po co mi te twoje? Nie. No przecież to jest coś obrzydliwego. No ale gadaj trochę, no, bo to się poruszyło radio, wiesz, sporne kwestie. Ale on już przestał gadać, wiesz. A ja nie chcę, żebym przestał gadać. No. No jest fok. Nie można jej tłumaczyć walką z Kornikiem z powodu rozbieżnych ocen naukowych. Napisał też o błędach proceduralnych. Opinię odczytał Melchior Watelet. La République de Pologne. Polska nie wypełniła zobowiązań kraju członkowskiego dotyczących zapewnienia ochrony obszaru i gatunków chronionych określonych w dyrektywach. Ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości ma być znane za kilka tygodni. Polska zastosuje się do werdyktu, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Polska jest państwem prawa, szanującym opinię instytucji europejskich. Komisja Europejska oczekuje też dziś, że minister środowiska poinformuje o dalszych planach dotyczących Puszczy Białowieskiej. A jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości, to nawet jeśli za kilka tygodni uzna, że doszło do naruszenia unijnego prawa, żadnych kar nie będzie. Pod warunkiem, że prace w puszczy nie zostaną wznowione. Gdzie tam ona tutaj ma jakieś minus 20 stopni? Głupia jest. Polskie Radio. To jest na razie upał. Południe. Parlament Węgier przyjął rezolucję, w której wyraził solidarność z Polską w sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy sądownictwa. Węgierscy deputowani wezwali rząd w Budapeszcie, aby poparł nasz kraj podczas postępowania prowadzonego na podstawie artykułu 7 unijnego traktatu. Szef gabinetu politycznego premiera, Marek Suski, jest zadowolony z tej decyzji. W rozmowie z telewizją Republika podkreślił jej znaczenie dla przyszłych rozstrzygnięć. Będzie dobrze, tylko musisz poczekać. Europejskie pewne decyzje muszą zapaść jednogłośnie. Jest pewnego rodzaju zasada weta. Będzie dobrze, że to musisz, kochana, poczekać. Że się nie zgadza na sankcje wobec innego państwa i tych sankcji być nie może. Nie. Więc, no ma to ogromne niestety znaczenie. Jak na złość, tu mi się minister wszystko Marek Suski przypomniał, że Węgry to kraj, z którym Polska ma wyjątkowo silne związki. Na Węgrów możemy liczyć. Polska ma wyjątkowo silne związki. Węgrzy nam pomagali, chociażby przy odzyskaniu niepodległości. No, niestety trzeba przyznać, że inni sojusznicy blokowali na przykład dostawy amunicji do Polski, a Węgrzy nam przysłali transporty i dzięki nim mogliśmy Polskę obronić, więc ten wymiar przyjaźni polsko-węgierski jest praktyczny, nie tylko taki symboliczny.
Propozycję rezolucji wysunęła rządząca partia Fidesz oraz deputowani ugrupowania chrześcijańskich demokratów, a po wczorajszych rozmowach z prezydentem i premierem Słowacji marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że otrzymał wstępne zapewnienia, że podstawowa zasada współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, czyli jeden wspiera drugiego, powinna być utrzymana także na poziomie naszych relacji z Unią Europejską. Przypomnijmy, Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce z artykułu 7 unijnego traktatu z powodu reform wymiaru sprawiedliwości wprowadzonych w naszym kraju w ubiegłym roku. Komisja utrzymuje, że zmiany ograniczają swobodę sądownictwa i stanowią zagrożenie dla praworządności. A temat poparcia dla Polski w sporze dotyczącym praworządności powróci w komentarzu przed 13. Polskie Radio 24. Północ, południe. Decyzją prezydenta 1 marca zostaną wręczone awanse na stopnie generalskie i admiralskie w siłach zbrojnych RP, podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wniosek o nominację złożył u prezydenta Andrzeja Dudy minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jest w tej sprawie porozumienie między ministrem a prezydentem. Przede wszystkim zmieniło się podejście. Jest porozumienie, ja uważam, że tak należy działać, aby zwierzchnik sił zbrojnych miał możliwości konsultacji tych spraw, bo to prezydent Rzeczypospolitej konstytucyjnie jest odpowiedzialny. Minister Błaszczak nie powiedział, czy lista kandydatów do nominacji została zmieniona. Generalskie nominacje zostały po raz ostatni wręczone w 2016 roku. Brak uzgodnień między ministerstwem, którym kierował Antoni Macierewicz, a kancelarią prezydenta w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich 15 sierpnia i 11 listopada ubiegłego roku. Polskie Radio 24. Południe. Antoni Macierewicz poinformował, że amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Wichita w Kansas przeprowadzili badania pokazujące istotny element katastrofy samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku. Przewodniczący Komisji do Spraw Ponownego Zbadania Katastrofy powiedział w telewizji Republika, że element ten dowodzi, iż na pokładzie samolotu doszło do eksplozji. No ale to na SMS-ie pani to wypisała, tak? Równo, jakby. Z niego wielką energią, dziesięciokrotnie większą niż spadał cały samolot. To zostało właśnie pokazane, zademonstrowane. Dzisiaj jest środa, to myślę, że dzisiaj, jutro do piątku, najpóźniej wszystko staram się spłacić, bo ciągle... ...w 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim materiały do stworzenia wirtualnego modelu Tupolewa opracują dwie symulacje katastrofy, poinformował Antoni Macierewicz. Będą też sprawdzone, no coś, co można nazwać, chociaż to jest nadmiar uprzejmości, uważam, hipoteza krótko mówiąc, ten samolot zostanie umiejscowiony w takich samych parametrach, jakie podaje pani Anodina, podaje pan Miller, będzie uderzany w ziemię, zobaczymy, jak się zachowa, czy zachowa się tak, jak to relacjonuje raport Millera, czy raport pani Anodiny, a potem ta sama operacja zostanie zrobiona z podaniem parametrów, jakie wynikają z prac komisji, którą kieruje. Antoni Macierewicz powiedział, że na końcowy raport opisujący przyczyny i okoliczności katastrofy smoleńskiej trzeba będzie jeszcze poczekać. W kwietniu zostanie natomiast zaprezentowany raport techniczny. Wszystkie te symulacje zostaną wykorzystane w końcowym raporcie komisji, ale no, prace naukowe nie mają rytmu, że tak powiem, rocznicowego. W związku z tym na pewno całość materiałów nie zostanie przygotowana na wiosnę tego roku, no tak jak nie będzie przecież jeszcze badań związanych z sekcją zwłok, ale jakieś elementy tych badań już zostaną zaprezentowane także wiosną tego roku w tym, co nazywamy raportem technicznym, a co się skupi na samej przyczynie tragedii smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wysocy rangą urzędnicy państwowi, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, parlamentarzyści i członkowie rodzin katyńskich. Polska delegacja była w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Polskie Radio 24. Północ, południe.
Państwowa Komisja Wyborcza spotka się dziś z trzema kandydatami na szefa Krajowego Biura Wyborczego przedstawionymi przez szefa MSWiA. Są to urzędniczka, sekretarz powiatu łowickiego miasta z Duńska Wola i gminy Skierniewice Magdalena Pietrzak, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych, były dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej Mirosław Sanek oraz wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były legislator Klubu Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński mówił, że na spotkanie z każdą osobą zaplanowano prawie godzinę. W tym czasie komisja będzie chciała zapoznać się z poziomem wiedzy kandydatów z zakresu prawa wyborczego, a także ich dotychczasowym doświadczeniem. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, nowy szef Krajowego Biura Wyborczego ma zostać powołany przez PKW w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefów Kancelarii Sejmu, Senatu oraz Prezydenta. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń PKW niezwłocznie poinformuje o tym szefa MSWiA, który przedstawi kolejne dwie kandydatury, również skonsultowane z szefami trzech kancelarii. Jeśli żaden z kandydatów na szefa KBW ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy powoła go minister spraw wewnętrznych i administracji. Polskie Radio 24. Północ, południe. Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zainaugurowali działalność Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Premier, podkreślając rolę instytucji pozarządowych, powiedział, że liczy na współpracę z nimi, między innymi przy realizacji dużych projektów społecznych. Ktoś mi kiedyś rozszyfrował skrót NGOsy jako niezależne, gospodarne i otwarte, i to mi się podoba. Powinny być niezależne, ale osadzone w kontekście i gospodarne. Solidarność jest bardzo ważna, ale też ta otwartość na problemy świata współczesnego, bo przy tych przyspieszeniach technologicznych, społecznych, wyzwaniach wielkich, które wokół nas gołym okiem widać, wasze rozpoznanie tego społecznego otoczenia, temperatury będzie dla nas niezwykle ważne. Nie ma dobrze funkcjonującej nowoczesnej demokracji bez aktywnego współudziału obywateli, podkreślił minister kultury Piotr Gliński. Potrzebujemy tego zaangażowania obywatelskiego, potrzebujemy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i państwo powinno być odpowiedzialne za proces mądrego wspierania właśnie aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego powołaliśmy Narodowy Instytut Wolności, który będzie na tym pierwszym etapie zagospodarowywał około 130 milionów środków publicznych na programy dla polskich obywateli. Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przejęła zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialnego wcześniej za tak zwany trzeci sektor. Polskie Radio 24. Południe. W Katowicach dziś uroczystości związane z 40. rocznicą powstania Wolnych Związków Zawodowych. Była to pierwsza niezależna od władz PRL organizacja związkowa założona z inicjatywy Kazimierza Świtonia. 21 lutego 1978 roku jest datą symboliczną. Tego dnia Świtoń poinformował telefonicznie dwóch działaczy opozycji demokratycznej z Warszawy, Kazimierza Janusza i Henryka Wójca, o powstaniu organizacji. Skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach na czele z Kazimierzem Świtoniem wchodziło 5 osób, które podpisały się pod tekstem deklaracji. Wzywano w tej deklaracji również do tego, aby zakładano, czy przystępowano do działalności, kontaktowano się z Komitetem Wolnych Związków Zawodowych i zakładano kolejne tego typu inicjatywy. Powiedział dr Jarosław Neja z Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Członkowie WZZ w Katowicach od samego początku byli prześladowani przez służby, dlatego ich działalność ograniczyła się do spotkań i kolportażu podziemnej prasy. Jednak dali impuls do powstania m.in. Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, powiedział ich współzałożyciel Krzysztof Wyszkowski. Nie na Wybrzeżu, nie myśmy powołali Wolny Związek Zawodowy, tylko Kazimierz Świtoń w lutym 1978 roku. Była to wspólna walka i powie, że rzeczywiście tym momentem poderwania się społeczeństwa polskiego do walki z komunizmem był sierpień 80. Wolne Związki Zawodowe poza Katowicami i Gdańskiem powstały również na Pomorzu Zachodnim. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
Krzysztof Wyszkowski podkreśla, że droga, którą zapoczątkował Kazimierz Świtoń, doprowadziła w latach 80. do utworzenia Solidarności, ale nie tylko. Tą zasługą Świtonia było raczej coś więcej, wsączenie do obiegu publicznego, do świadomości publicznej, tego faktu, że wyznaczenie drogi, w której w odpowiednim momencie należy pójść, gdy będzie można komunistów złapać za gardło. Kazimierz Świtoń, nawet gdy w latach 90. został posłem, nigdy nie pogodził się z umową okrągłego stołu, przypomina Krzysztof Wyszkowski. W pewnym momencie zacząłem Kazimierza Świtonia na trybunie, to wiedziałem, że stanie się coś ważnego. No i stało się. On powiedział wtedy, tam na tej liście jest prezydent Lech Wałęsa jako agent SB. Ten jego krzyk właśnie przez telewizję wszyscy Polacy usłyszeli, no to było uderzenie w sam środek tej zmowy postkomunistycznej. Portal internetowy Polskiego Radia przygotował specjalny serwis z okazji 40. rocznicy powstania pierwszych wolnych związków zawodowych. Pod adresem www.wzz.polskieradio.pl znalazły się materiały dźwiękowe i wideo, opinie historyków oraz nagrania i relacje osób, które współtworzyły organizację. Można tam m.in. usłyszeć głos Kazimierza Świtonia oraz historyków, którzy przedstawiają losy jego rodziny dotkniętej represjami Służby Bezpieczeństwa. Serwis przypomina też sylwetki pierwszych sygnatariuszy wolnych związków zawodowych na Śląsku, Romana Kściuczka i Władysława Suleckiego. Polskie Radio 24. Północ, południe. Przenosimy się za ocean. Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi dziś znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Na briefingu ministerialnym w Nowym Jorku Polskę będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Ministerialny briefing na temat Karty Narodów Zjednoczonych został zwołany przez Kuwait, który sprawuje rotacyjne przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa. Posiedzenie zbiega się z 27. rocznicą zakończenia pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to koalicja pod przywództwem Stanów Zjednoczonych zmusiła wojska irackie do wycofania się z Kuwejtu. Operacja, w której brała udział także Polska, została przeprowadzona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa, co uznano za przykład skutecznego wykorzystania mechanizmów Karty Narodów Zjednoczonych do utrzymania pokoju na świecie. Podczas briefingu zaplanowano wystąpienie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. W debacie weźmie udział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W programie wizyty szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku są także spotkania dwustronne z ministrem spraw zagranicznych Słowacji, która przewodniczy obecnie pracom Zgromadzenia Ogólnego ONZ, oraz szefem dyplomacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Z Nowego Jorku Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Kongres Florydy odrzucił projekt, aby na terenie tego stanu zakazać używania karabinów szturmowych. Wniosek przepadł przede wszystkim głosami republikanów. Na obradach obecni byli uczniowie liceum Sparkland pod Miami. To w tej szkole w wyniku ubiegłotygodniowej strzelaniny zginęło 17 osób, a kilkanaście zostało rannych. Posiedzenie stanowego parlamentu rozpoczęło się modlitwą w intencji ofiar strzelaniny. Następnie przy ogromnym oburzeniu uczniów ustawodawcy odrzucili wniosek. 36 było za wprowadzeniem zakazu, 71 przeciwko. Z tego powodu młodzież ze szkoły, w której doszło do strzelaniny, odwołała dzisiejsze spotkanie z lokalnymi politykami w stolicy Florydy, Tallahassee. W szkole, do której chodzę, zginęli moi przyjaciele. Chcę zmiany prawa w sprawie broni. Chcę pokoju i sprawiedliwości. W emocjonalny sposób mówiła Tyra Hemans, uczennica liceum, w którym przed tygodniem doszło do masakry. Tymczasem prezydent Donald Trump zwrócił się do prokuratora generalnego, aby ten zaproponował nowe regulacje, które skutecznie zablokują dostęp do urządzeń umożliwiających strzelanie z broni półautomatycznej jak z automatycznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24. Północ, południe. Korea Północna odwołała swoją obecność na nieoficjalnym spotkaniu z wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em. Do rozmowy miało dojść w Pyeongchang podczas trwających zimowych igrzysk olimpijskich. Koreę miała reprezentować siostra Kim Jong-una i Mi Jo-un. O sprawie informują amerykańskie media. Korea Północna miała odwołać spotkanie po tym, jak amerykański wiceprezydent publicznie nazwał ją morderczym reżimem. Strona amerykańska nie podejmowała kolejnych prób organizacji spotkania, pomimo tego, że podczas ceremonii otwarcia igrzysk Mike Pence siedział w tym samym sektorze, co północno-koreańska delegacja. Mike Pence przebywał w Korei Południowej w towarzystwie ojca Otto Warmbiera, amerykańskiego studenta skazanego za rzekome przestępstwo popełnione w Korei Północnej, który zmarł wkrótce po zwolnieniu z północno-koreańskiego aresztu. W symboliczny sposób podczas igrzysk miało to przypomnieć światu o zbrodniach popełnianych przez komunistyczny reżim. Tomasz Sajid, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Północ, południe.
Zmieniamy temat. W nowojorskiej Carnegie Hall dziś wieczorem uroczysta gala i koncert w hołdzie wielkiemu artyście i patriocie Ignacemu Janowi Paderewskiemu. W uroczystości oprócz nowojorskiej Polonii wezmą udział przedstawiciele władz Polski i Stanów Zjednoczonych oraz dyplomaci z ONZ. Uroczystość w Carnegie Hall jest inauguracją obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 85. rocznicy ostatniego koncertu Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych. Inicjatorem nowojorskiej uroczystości jest Klub Gazety Polskiej i przewodniczący Maciej Rusiński. Jest tą czołową inicjatywą organizacji polonijnych, jak i polskiej dyplomacji. Paderewski był ogromnie popularną osobą w Nowym Jorku. Na jego koncerty przychodziły tysiące osób, a wracając już do samego motywu Carnegie Hall, Paderewski, można powiedzieć, się rozsławił, bo był pierwszym pianistą, który wykonywał solowe recitale fortepianowe i jest, no, można powiedzieć, spopularyzował. Carnegie Hall rozbrzmiewać będą mazurki Chopina i utwory Paderewskiego. A wykonają je znakomici polscy i amerykańscy pianiści Szymon Nering, Łukasz Krupiński, Marek Bracha oraz Kevin Kenner. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Polskie Radio 24. Północ, południe. Wracamy do kraju. Mija 13 lat od śmierci Zdzisława Beksińskiego, malarza, rzeźbiarza, fotografika i grafika komputerowego. Pochodzący z Sanoka artysta został zamordowany 21 lutego 2005 roku w swoim mieszkaniu w Warszawie. Największa na świecie, licząca ponad 500 jego prac, ekspozycja mieści się w Muzeum Historycznym w Sanoku. Również własnością sanockiego muzeum są pochodzące z lat 50. i 60. nagrania magnetofonowe dokonane przez Zdzisława Beksińskiego. Poddane cyfrowej rekonstrukcji w Polskim Radiu Rzeszów są swoistym pamiętnikiem artysty. Kupiłem taśmę magnetofonową za dobrych 65 zł polskich i mam zamiar otworzyć album foniczny nagrań rodzinnych. Prawdopodobnie zaraz zamknę w piecu, idę do pracowni i będę w dalszym ciągu malował obrazy. Teraz ciągle robię strukturalne takie historie zalewane rozmaitymi lakierami. Ramy do obrazów będą w zakładzie pogrzebowym u jajki mi wykonywać. To będą takie pogrzebowe obrazy w pogrzebowych ramach, byle tylko z czarnych liści ze złotymi brzegami, takich jak do uzdabiania trumien się robi. Nie zrobili mi tych ram. Prace Zdzisława Beksińskiego nacechowane są grozą, wizją koszmaru ludzkiego losu i tajemnicą. Zgodnie z testamentem artysty, Muzeum Historyczne w Sanoku jest jedynym spadkobiercą jego prac. Polskie Radio 24. Północ, południe. 7 lat temu zmarł Jerzy Nowosielski, malarz, znawca sztuki prawosławnej, twórca ikon. Był jednym z najznakomitszych polskich artystów współczesnych. Stworzone przez niego ikonostasy, drogi krzyżowe, wizerunki Chrystusa i Boku Rodzicy należą do wybitnych osiągnięć sztuki sakralnej. Poza kompozycjami religijnymi Nowosielski pozostawił po sobie studia portretowe, akty kobiece, pejzaże i obrazy abstrakcyjne. Wiele jego prac było inspirowanych sztuką bizantyjską. Artysta często wyrażał sprzeciw wobec kultu indywidualności w sztuce. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Jerzy Nowosielski mówił, że artystycznego spełnienia należy szukać w łączeniu różnych sfer życia. W łączności z określoną tradycją malarską, ale nie tylko malarską, bo i filozoficzną, ale nie tylko filozoficzną, bo i duchową, a powiedziałbym już na końcu, z określoną sferą działań charyzmatycznych, można oczekiwać powstawania znacznie ciekawszych rezultatów artystycznych, aniżeli w klimacie kultu. Jerzy Nowosielski pozostawił po sobie kilka tysięcy rysunków, a także dzieła monumentalne i głęboko religijne. Jego malowidła ścienne można oglądać m.in. w kościołach w Lourdes, Tychach, kościele Świętego Ducha w Nowej Hucie, Opatrzności Bożej w Wesołej oraz w cerkwi w Hajnówce. Jego dziełem jest ikonostas cerkwi prawosławnej w Krakowie. Ostatnią nieukończoną pracą artysty był krucyfiks w kościele Świętego Dominika na warszawskim Służewie. W 1996 roku twórca wraz z żoną założył Fundację Nowosielski, która przyznaje nagrody młodym, wyróżniającym się artystom. Polskie Radio 24. Północ, południe. Różnorodność językowa i wielojęzyczność podstawą zrównoważonego rozwoju i pokoju to hasło przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę, że różnorodność językowa jest coraz bardziej zagrożona ze względu na zmniejszającą się liczbę języków używanych na świecie. Obecnie jest ich od 6 do 7 tysięcy, jednak według danych UNESCO co 2 tygodnie znika jeden język. Zjawisko to jest spowodowane tym, że użytkownicy języków mniejszościowych zaczynają posługiwać się przeważającym
dominującymi językami w danym kraju czy regionie. Do najbardziej zagrożonych należą języki aborygenów oraz afrykańskie, a także dialekty indiańskie i niektóre języki plemion z Indii. Według Atlasu Języków Zagrożonych UNESCO z naszym krajem związanych jest 8 z nich, w tym kaszubski, białoruski, jidysz, romski czy uważany za wymarły język słowiński. Polskie Radio 24. Dwa, trzy razy chciały więcej, wiesz? Reklama. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie teraz do tak, organizmu play odpowiednich play wyciszyło minerów. Się. Niestety, play się wyciszyło, proszę Państwa, tu asa żebrze, wiesz. Dwa, trzy razy więcej pożyczki dawaj, wiesz, bo asa wszędzie wyskakuje, gdzie co, kto jaką, wiesz, pożyczkę nie otwiera, czy co. No to my to sprawdzamy bardzo sumiennie, bo proszę Państwa, wczoraj ten film oglądałam, jak przebaczył Jahwe, proszę Państwa, komu? No, lichwiarzowi przebaczył, ale faryzeuszowi to na pewno nie przebaczył, bo ten faryzeusz to jak wszedł do świątyni, no to powiedział, och, oni wszyscy to są złodzieje, są wszyscy źli. No to więc, proszę Państwa, jeżeli on tak powiedział, no to o czym my tu mówimy, no? A celnik powiedział inaczej, wybacz Panie mnie grzesznikowi, bo na lichwę zbierałem w firmie Asa, w firmie Euroland, Vandu, Polkredyt, Proficredyt, on dawaj, to on temu podobne, no przecież tych firm na lichwę pożyczkowych to pełno jest i tych firm, tym firmom pożyczkowym końca nie ma. Oszuści, oszuści, że oszuści. No nic, jakoś my sobie damy radę. Proszę Państwa, z tym wszystkim mamy w ogóle to. Reklamujemy też. Zobaczymy tutaj, co my tu mamy. Dowód osobisty. Dowód osobisty. Tak. Idę tam do zapłaty, poczekaj. Ten Dawid Wachowiak. Ministerstwem a Kancelarią Prezydenta w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem dwukrotnego odłożenia nominacji generalskich. Nazwiska awansowanych oficerów zostaną podane po zakończeniu formalnej procedury mianowania. Państwowa Komisja Wyborcza właśnie teraz powinna rozpoczynać przesłuchania trojga kandydatów na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Kandydatów przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. To Magdalena Pietrzak, urzędniczka, wieloletnia sekretarz powiatu łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Mirosław Sanek, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych, wcześniej dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, i Paweł Szroty, wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislator klubu parlamentarnego PiS. Jak mówi sędzia Wojciech Hermeliński, podczas dzisiejszych przesłuchań członkowie PKW chcą się zorientować co do zasobu wiedzy kandydatów z zakresu prawa wyborczego, a także co do ich umiejętności zarządzania kadrami. Narodowy Instytut Wolności ma swoją radę. Dziś powołano 11-osobowe gremium doradcze Instytutu, które ma zarządzać programami społeczeństwa obywatelskiego. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który stoi na czele Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, nadzorującego Instytut. Minister Piotr Gliński mówił, czym na początku zajmie się Instytut Wolności. Będzie na tym pierwszym etapie zagospodarowywał około 130 milionów środków publicznych na programy dla, które będziemy organizowali. To będzie między innymi rozwój wolontariatu, rozwój uniwersytetów ludowych, rozwój lokalnych mediów obywatelskich czy rozwój polskiego harcerstwa, ale także będziemy wspierali wszystkie inne inicjatywy. Będziemy wspierali teraz pożyczki, żeby nam to już Komitet do spraw pożytku publicznego, na którego czele stanął minister Piotr Gliński, ma opiniować programy dotyczące społeczeństwa obywatelskiego. Zadaniem samego Instytutu jest natomiast zarządzanie tymi programami i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim. Jak mamy tutaj tych polskich od cholery i trochę.
Włoski sąd orzekł, że faszystowskie pozdrowienie nie jest przestępstwem, jeśli zostało wykonane, by uczcić czyjąś pamięć. We Włoszech karze podlega apologia faszyzmu i próba reaktywowania partii faszystowskiej. W kwietniu 2014 roku dwóch członków skrajnie prawicowej organizacji Casa Pound podniosło prawe ręce w górę podczas uroczystości zorganizowanej dla uczczenia pamięci trzech zmarłych działaczy włoskich ruchów faszystowskich. Sąd kasacyjny potwierdził uniewinniający wyrok niższej instancji. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że gest oskarżonych, nazywany salutem rzymskim, nie stanowił zamachu na porządek demokratyczny i nie był apologią faszyzmu. Sąd stwierdził, że samo wykonywanie gestów, posiadanie gadżetów i pamiątek związanych z faszyzmem nie jest przestępstwem i włoskie prawo tego nie zabrania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z ostatnich przedwyborczych sondaży wynika, że poparcie dla wszystkich ugrupowań postfaszystowskich we Włoszech nie przekracza 1%. Zostajemy za granicą. Stan wyjątkowy na Malediwach decyzją tamtejszego parlamentu został przedłużony o kolejne 30 dni. Kryzys polityczny przyczynia się do poważnych strat w gospodarce. Z powodu niestabilnej sytuacji politycznej w tym kraju turyści masowo odwołują rezerwacje. Decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu w obecności 38 parlamentarzystów przy bojkocie przedstawicieli opozycji. Opozycyjni politycy twierdzą, że do przyjęcia decyzji zgodnie z konstytucją potrzeba było co najmniej 43 głosów. Przedłużenia stanu wyjątkowego chciał prezydent Abdullah Yamen. Od 5 lutego na Malediwach aresztowano m.in. byłego prezydenta kraju oraz sędziego Sądu Najwyższego. USA, Indie i Kanada apelują do władz Malediwów o przywrócenie porządku w kraju. Wiele państw wydało też ostrzeżenia przed podróżami na Malediwy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 12:35. Polskie Radio 24. Północ, południe. Zaczynamy publicystyczną część magazynu. W studiu Magdalena Skajewska z redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o kontrowersjach wokół byłego szefa Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso. Mimo zapewnień, że nie będzie prowadził lobbingu w urzędzie, którym kierował, spotkał się jako przedstawiciel banku Goldman Sachs z obecnym wiceprzewodniczącym Komisji Jyrki Katainenem. Zawsze mam problem z tym, ale właśnie ja mam problem z wymową, ale wydaje mi się, że problem będzie miał w szczególności były szef Komisji Europejskiej, bo skandal nie mały. Ten skandal właściwie rozpoczął się wokół José Manuela Barroso, jego nowej posady, już właściwie w 2016 roku, gdy tę posadę obejmował. To było zaledwie kilka dni po referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii i kilka dni później okazało się, że José Manuel Barroso zamierza objąć funkcję w słynnym banku Goldman Sachs i tam ma pomagać klientom ograniczać koszty czy też straty związane z Brexitem. Zostało to oczywiście bardzo negatywnie przyjęte. Co prawda, jak się później też komisja taka specjalna, etyczna w Komisji Europejskiej, wewnętrzna ad hoc oznajmiła, oświadczyła, formalnie żadne zasady nie zostały złamane, ponieważ José Manuel Barroso objął tę nową funkcję już po tym okresie karencji 18 miesięcy, który wtedy obowiązywał. Natomiast było to tak publicznie bardzo źle postrzegane, ponieważ Goldman Sachs był powiązany też niejako z tym kryzysem greckim, kryzysem finansowo-gospodarczym. Tam miał niejasny swój udział. No i oczywiście szef komisji, który spędził dużą część swojego czasu w Komisji Europejskiej na walce z kryzysem finansowo-gospodarczym, z kryzysem zwłaszcza greckim, no teraz miał niejako przejść na drugą stronę mocy i tak rzeczywiście się stało, obejmując funkcję w Goldman Sachs. Ta sprawa oczywiście odbiła się szerokim echem w mediach, zwłaszcza mediach brukselskich, mediach europejskich, w których Barroso był bardzo mocno krytykowany za to, że tę funkcję objął. No i oczywiście wszystkie oczy jakby były skierowane na Komisję Europejską i na obecnego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera. Jaką reakcją
z jaką reakcją spotka się tego typu krok. Komisja Europejska, tak jak powiedziałam, miała taką komisję swoją ad hoc komitet, który miał osądzić, komitet ekspertów, który miał osądzić, czy tutaj jakiekolwiek zasady zostały złamane, czy też nie. Okazało się, że nie i ta sprawa właściwie ze strony Komisji Europejskiej ucichła. Może poza tym, że sam Jean-Claude Juncker powiedział, że Barroso dokonał słabego wyboru, jeżeli chodzi o swojego nowego pracodawcę. Natomiast to oburzenie cały czas było duże, mam na myśli oburzenie publiczne i oburzenie medialne. I wtedy też zostało powiedziane, że Barroso nie będzie lobbował, przynajmniej w Komisji Europejskiej. Po czym okazało się, że rzeczywiście do tego spotkania doszło i teraz wiceszef Komisji Europejskiej Jyrki Katainen oficjalnie i publicznie to przyznał, że spotkał się z Barroso, aczkolwiek zaprzecza, jakoby tam wtedy doszło do jakiegokolwiek lobbingu. On mówił, że spotkali się jako przyjaciele, jako znajomi, którzy się znają od wielu lat, też z czasów, gdy Barroso był szefem Komisji Europejskiej, no i po prostu spotkali się na piwo. Oczywiście no, jest to też, każdy oczywiście ma prawo do własnej oceny, ale wygląda to rzeczywiście dosyć dziwnie, tym bardziej, że w takim oficjalnym rejestrze Komisji Europejskiej, rejestrze, który jest też prowadzony obowiązkowo, rejestrze wszystkich osób, z którymi spotykają się przedstawiciele Komisji Europejskiej, tam zostało napisane Goldman Sachs, czyli jako firma Barroso, a nie on z imienia i nazwiska. Katainen w wywiadzie takim ekskluzywnym dla portalu EU Observer tłumaczył się, że on sam chciał, żeby jego ekipa napisała z imienia i nazwiska José Manuela Barroso. Tak się nie stało. Zapewniał, że następnym razem, gdyby do takiego spotkania doszło, to wtedy zostanie on wymieniony z imienia i nazwiska. Sprawa jest rzeczywiście budząca dość duże kontrowersje, tak jak powiedziałeś. I cały czas wydaje mi się, że to oburzenie jest spore. I też w związku z tą sprawą Barroso, ja tylko przypomnę, że w ostatnich tygodniach Komisja Europejska zaktualizowała, można powiedzieć, swój kodeks postępowania dla komisarzy. Tam między innymi wydłużono ten okres karencji, w którym nie mogą oni obejmować konkretnych funkcji, między innymi nie mogą też lobbować wśród członków Komisji Europejskiej i tam w przypadku przewodniczącego Komisji to jest już 3 lata, a nie 18 miesięcy, jak było jeszcze za czasów Barroso. W przypadku zaś komisarzy, takich zwykłych członków Komisji, mówiąc kolokwialnie, no to oni mają tam bodajże 2 lata karencji. Aczkolwiek też należy wspomnieć, że te wątpliwości co do jeszcze innych członków Komisji Barroso dotyczyły nie tylko samego szefa Komisji, ale także innych jego komisarzy. Więc sprawa rzeczywiście była poważna. Medialnie to wygląda bardzo źle, ale czy są jakiekolwiek informacje dotyczące, że służby się może tym interesują, czy prokuratura, czy w ogóle jest taka informacja, czy na razie cisza kompletna? Nie, no to jest sprawa, która miała być do wyjaśnienia na poziomie Komisji Europejskiej, też służb Komisji Europejskiej, członków Komisji Europejskiej. Tak jak powiedziałam, jest tworzony i jest taki rejestr osób, z którymi spotykają się komisarze. To jest też w ramach takiej większej transparentności, przejrzystości, którą chce również w swoich spotkaniach i w swoich działaniach prowadzić Komisja Europejska. Ten rejestr jest prowadzony, natomiast poza zasadami, które, tak jak powiedziałam, w przypadku Barroso teoretycznie nie zostały złamane, no to właśnie publicznie i medialnie wyglądało to źle. Bardzo dziękuję. Magdalena Skajewska z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rząd przyjął wczoraj projekt rozszerzający specjalną strefę ekonomiczną na całą Polskę. W studiu Sylwia Zadrożna z redakcji gospodarczej Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to w praktyce oznacza dla przedsiębiorców? No to oznacza, że właściwie na terenie całego kraju będzie można korzystać z ulg, jeśli się będzie inwestowało. Dzisiaj mieliśmy 14, mamy jeszcze cały czas, no bo jeszcze będą prace w parlamencie, wczoraj dopiero rząd to przyjął. Dzisiaj mamy 14 specjalnych stref ekonomicznych. One są rozłożone mniej więcej w różnych częściach kraju. No i ten teren ich był ograniczony. Żeby rozszerzyć strefę, to trzeba było też występować ze specjalnym wnioskiem. Musiała to Rada Ministrów też zaakceptować, więc to była taka długotrwała procedura. Teraz chcemy to ułatwiać, uelastyczniać, czyli cały kraj będzie strefą ekonomiczną, cały kraj ma się w jednakowy sposób rozwijać i wszędzie, niezależnie od tego, gdzie dany przedsiębiorca działa, będzie mógł korzystać z ulg. Jakie kryteria trzeba będzie spełnić, żeby skorzystać z tych preferencji? No kryteria dla firm będą oczywiście takie, że trzeba będzie tworzyć
wczoraj pan minister, wiceminister przedsiębiorczości i technologii powiedział, że ambitne miejsca pracy, więc chodzi o to, żeby to były rzeczywiście branże takie bardzo innowacyjne. No i tutaj w rozporządzeniu rząd podał, że branże, które będą mogły liczyć na wsparcie, to handel, gastronomia, hotelarstwo, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi ochroniarskie, budownictwo, liczy się innowacyjność, będą się liczyć też inwestycje w takie branże, które są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, czyli stoczniowa, lotnicza, IT, farmaceutyczna, więc wszystko to, co daje miejsca pracy, no takie... A Weiss to mi odpowiedział źle na jedno pytanie, od niechcenia. Tak, dlatego, że też się zmieniły warunki. No, kiedy strefy powstawały ponad 20 lat temu, to mieliśmy inne warunki gospodarcze. Wtedy mieliśmy wysokie bezrobocie, potrzebowaliśmy kapitału, więc żeby zachęcić tych przedsiębiorców, no trzeba było im dać jakieś ulgi i preferencje. Dzisiaj mamy bezrobocie bardzo niskie i potrzebujemy no, nie być tanią siłą roboczą tylko właśnie tworzyć te innowacyjne miejsca pracy, rozwijać naszą gospodarkę w tych właśnie sektorach. No i z tego powodu te zmiany, chociaż nadal będą wyższe ulgi, wyższe preferencje dla tych przedsiębiorców, którzy będą lokować swoje inwestycje w regionach, gdzie jednak jest jeszcze ciągle wysokie bezrobocie. Ustąpi, bo to też nie jest człowiek już jest kraju, dawno bestią jest niskie, więc i po prostu wiesz, i tam, co sobie nakradli wysokie, tych mieszkań, no to mają, a mówią, docią po cały się tam na wyższe ulgi. W takim razie, co na to sami zainteresowani, czyli przedsiębiorcy. A mówią no oni się cieszą, że oczywiście czekają na szczegóły, bo wiadomo, że w praktyce wszystko się będzie sprawdzać. No ale na razie oceniają to wszystko dobrze. Mówią, że chodzi też im o to, żeby wspierać i rozwój innowacji i nowoczesnej gospodarki. Cieszą się, że w ogóle takie wsparcie jest, bo przypomnę, jakiś czas temu wszyscy się zastanawiali, no co będzie z tymi specjalnymi strefami ekonomicznymi. Ich okres jest ograniczony, działania do 2026 roku, więc wszyscy zadawali sobie pytanie, co dalej, a też pamiętajmy, że takie inwestycje są długofalowe, długoterminowe. Przedsiębiorca dzisiaj myśli w perspektywie 10-15 lat, jeśli inwestuje swoje pieniądze, więc musi mieć pewność, że będzie mógł rozwijać się w sprzyjających warunkach. Czyli to nie jest kadencja rządu, że na 4 lata. Nie, no właśnie, tak, to są długoplanowe rzeczy, no i cieszą się też, że jednak będziemy tutaj z sąsiadami mogli porównywalnie konkurować, bo Czesi, Słowacy często oferowali większe wsparcie i my tutaj przegrywaliśmy. Będzie takie bardziej elastyczne, równomierne, no to będzie łatwiej. Ale to oznaczało, że był większy wcześniej strach dotyczący inwestycji, że baliśmy się inwestować, czy było po prostu trudniej? Nie, no były te ograniczenia, że no właśnie ta niewiadoma, co będzie dalej, tak, ze specjalnymi strefami. Wiadomo, że jeśli ktoś inwestuje w tych specjalnych strefach, no to też był ograniczony tym terytorium działania, a dzisiaj no po prostu będzie tutaj większa elastyczność, więc trzymamy kciuki, żeby szybko prace nad tym dalej poszły. No teraz się parlament ma tym zajmować, minister przedsiębiorczości i technologii, która będzie odpowiadać za to wszystko, ma nadzieję, że już w drugim kwartale być może uda się te preferencje wprowadzić, co też zaznaczmy, że te preferencje, które dzisiaj mamy w specjalnych strefach ekonomicznych, one nie znikają, jakby one nadal funkcjonują. Natomiast te nowe zasady już na pozostałym obszarze kraju też zaczną funkcjonować. Sylwia Zadrożna z redakcji gospodarczej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio 24. Północ, południe. A my wracamy do tematu rezolucji Parlamentu Węgierskiego, w którym wyrażono solidarność z Polską w sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy sądownictwa. Węgierscy deputowani wezwali rząd w Budapeszcie, aby poparł nasz kraj podczas postępowania prowadzonego na podstawie artykułu 7 unijnego traktatu. Naszym gościem jest profesor Mieczysław Rywa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Jak pan ocenia działania Węgrów w tej sprawie? Czy to jest pewnego rodzaju asekuranckie działanie, czy rzeczywiście idzie za tym konkretna przyjaźń między naszymi narodami? No, myślę, że idzie i przyjaźń, i do play. Ciągle nie wiem, jaki jest numer do play. Tak, oni działają jeszcze. Powinno być. Ale oczywiście, że powinno być narzucać się to, co trzeba. Nie jest w stanie zdefiniować, tak jest i
teraz. Oczywiście to się wiąże nade wszystko z pewnym innym modelem funkcjonowania nie tylko państwowości polskiej czy węgierskiej, ale również innej koncepcji funkcjonowania Unii jako takiej. Węgrzy doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli Polska zostałaby ukarana, to praktycznie jakoś padła w tym całym naborze, bo wiemy, że cel raczej jest taki, ażeby zmienić rząd w Warszawie. To się nie udaje, ale gdyby to się tak stało, to Węgry praktycznie byłyby skazane na klęskę. To już by była zasada domina. W tym względzie wzmocnienie pozycji rządu tych węgierskiego, który niejednokrotnie deklarował wsparcie dla Polski, wzmocnienie poprzez parlament, no to jest rozwianie wszelkich możliwych wątpliwości. Wiadomo jest, że w tej chwili w Komisji Europejskiej jest dokonywana refleksja nad tym, co dalej z Polską robić. Jeśli tam będzie diagnoza, że tu nie ma możliwości nałożenia sankcji albo że już tym pierwszym głosowaniu nie znajdą dostatecznej większości państw do tego, żeby to ciągnąć dalej, no to trzeba się wycofać, bo inaczej byłaby ogromna kompromitacja Komisji Europejskiej. W tym względzie ten głos Parlamentu Europejskiego węgierskiego ostatecznie rozwiewa wątpliwości co do tego, czy Viktor Orbán zachowa się taktycznie, czy nie zachowa się tak, jak w przypadku głosowania nad Donaldem Tuskiem, na przewodniczącego Rady Europejskiej. No i to jest ważna sprawa, absolutnie, jeśli bierzemy pod uwagę naszą dalszą grę na forum Unii. A czy my nie powinniśmy zadbać też o inne sojusze niż z Węgrami? Bo czy to nie jest tak, że bardzo dużo polegamy tylko na tym jednym głosowaniu i stawiamy wszystko na jedną kartę? Czy nie powinien nasze MSZ nie powinno właśnie wykonywać szeregu spotkań z innymi krajami i przekonywać także do naszej racji? Ale te spotkania są.